Cześć, z tej strony Grzegorz Myszor i z okazji pierwszych urodzin kanału Jak Zagrać.pl nauczę Cię utworu 100 lat. Ten utwór można zagrać w kilku różnych wersjach, czasem są bardziej rytmiczne, nierytmiczne. Także posłuchaj teraz, jak ta nasza wersja brzmi. Myślę, że ona jest taka bardzo fajna, którą warto poznać i później przejdziemy już do lekcji. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Żeby zagrać ten kawałek, potrzebujemy tylko trzech chwytów: C-dur, G-dur i F-dur. Gramy je takim jednym biciem bardzo prostym. Uderzamy w dół. Później znowu w dół i w górę. Tak jest taka delikatna przerwa między tymi dwoma uderzeniami w dół. Dół, dół, góra. Tylko musi to być zagrane bardzo tak płynnie, dynamicznie, jak słyszysz, żeby to ładnie brzmiało, bo jeżeli to będzie takimi bardzo sztywnymi uderzeniami, to wtedy to się nam cała ta melodia rozbraja. Ok, zaczynamy. Pierwszy chwyt, który gramy, to jest chwyt C-dur. Jego gramy 7 razy, ale żeby to wszystko dokładnie policzyć w czasie gry, to się to wszystko pomiesza. Także nauczymy się po prostu wyczuć moment, w którym musisz zmienić, dopasowując do tego tekst. Będziemy sobie zaraz śpiewać i to kilka razy trzeba to zagrać. Najpierw poćwiczmy te bicie. Uderzamy na C-dur. Du, du, góra. Du, du, góra. Te dwa uderzenia, czyli drugie i trzecie, jest du i góra. W zasadzie nie zastanawiasz się nad niczym, tylko jeżeli już ostatnią strunę zagrasz, to od razu wracasz. Jest takie cyk. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Musisz to zagrać bardzo płynnie. Okej, ile razy to gramy? Śpiewamy 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje. I w momencie, w którym śpiewamy nam, zmieniamy chwyt na G-dur. Także zagramy sobie teraz tylko na C-dur, te kilka razy. Raz, dwa, trzy. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje. I tyle gramy C-duru, czyli to jest nam około 7 razy. I później jest nam. I tutaj gramy G-dur. Tak samo, bicie jest takie samo. Dół, dół, góra, dół, dół, góra, od szóstej struny tutaj. Ok, zagramy od początku. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje G-dur. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje. I tu znowu, jak jest drugie nam, to wracamy na C-dur. Czyli gramy 7 razy C-dur, dół, dół, góra, później 8 razy G-dur. Jest tego trochę dużo, trzeba to sobie po prostu zliczyć, a najlepiej zagrać tak rytmicznie i wczuć ten moment, kiedy jest pierwsze nam, zmieniamy na G-dur z C-dur, a kiedy jest drugie nam, wracamy z G-dur na C-dur. I później gramy jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Czyli znowu jeszcze raz, niech żyje, żyje, to znowu gramy na C-dur. Gramy kilka razy C-dur i jak jest nam, czyli zazwyczaj, kiedy jest nam, zmieniamy, tu gramy F-dur. F-dur gramy tylko bodajże 2 razy. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Tak, gramy 2 razy F-dur, czyli po zmianie, w momencie, kiedy śpiewamy nam, zmieniamy na F-dur, gramy 2 razy F-dur i później G-dur. Niech żyje nam.
gramy 4 razy G-dur i wracamy, kończymy na C-dur. Pewnie to jest tutaj wszystko wyświetlone dokładnie, ponieważ te kilka chwytów jest ciężko zliczyć, także musisz sobie tutaj wybadać i właśnie wyćwiczyć, że zazwyczaj na nam jest zmiana. Najpierw stolat, niechaj żyje nam, pierwsza zmiana z C-dur na G-dur. Stolat, niechaj żyje nam, zmiana z G-dur na C-dur, czyli tam jest powrót. Jeszcze raz, niech żyje, to gramy wszystko na C-dur. Nam, zmieniamy na F-dur i później od razu G-dur. Niech żyje i znowu jest nam i tu na C-dur. Czyli tylko między F-dur a G-dur nie ma zmiany na słówku nam. Poza tym zawsze zmieniamy chwyt, kiedy śpiewamy nam. Ok, przećwiczmy to jeszcze raz. I 100 lat, niech żyje zmiana nam. 100 lat, niech żyje zmiana nam. Jeszcze raz, niech żyje zmiana nam. Niech żyje nam. Ok, no i tu mamy już wszystkie. Zawsze na jak jest nam, zmieniamy chwyt, a F-dur po dwóch razach zmieniamy na G-dur. I to jest cała filozofia zagrania 100 lat. No i w tym wideo poradniku to już jest wszystko. Jeżeli Ci się podobało, daj łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał, polub nas na Facebooku. Jak już mówiłem, tekst chwyty dokładnie rozpisany ze 100 lat i z tym niech Ci gwiazdka pomyślności. Wszystko znajdziesz na jakzagrać.pl. Zapraszam Cię tam serdecznie. Zachęcam Cię też do pobrania darmowej tabeli chwytów gitarowych oraz kursu chwyty gitarowe dla każdego. Znajdziesz tam mnóstwo dobrej wiedzy i praktycznej o chwytach gitarowych. W tabeli znajdziesz 160 diagramów. Możesz sobie wszystkie chwyty wydrukować, także to zawsze będzie pod ręką. Bardzo wygodny i dobrze opracowany. Zapraszam Cię na chwytygitarowe.com, tam wszystko znajdziesz. A tymczasem trzymaj się, do zobaczenia.